czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Dziś, moi drodzy, druga część materiału o Józefie Unrugu, ale zanim zacznę kontynuować, to chciałem wam powiedzieć o tym, że sponsorem tej bitwy, którą tu oglądacie, jest kolega Litar z klanu Whiskey on Board. Dziękuję za podesłanie tej powtórki. Słuchajcie, skończyliśmy na momencie, gdy do Gdańska przybył Schleswig-Holstein. 1 września 1939 roku o godzinie 4:48 pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień do wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Dowództwo obrony wybrzeża odebrało komunikat od majora Sucharskiego: SOS, jestem atakowany. W ten sposób rozpoczęła się druga wojna światowa. Kontradmirał Unruk jako dowódca obrony wybrzeża na prawach dowódcy korpusu znajdował się wraz z małym sztabem na Helu, około 5 km od nasady półwyspu po stronie zatoki. W momencie wybuchu wojny podlegało Unrugowi około 16-18 tysięcy ludzi. Wróg posiadał drugą zgodzącą przewagę. To była gdzieś 10-krotna w tonażu jednostek morskich i 2,5-krotna w wojskach lądowych, praktycznie druzgodząca w uzbrojeniu. Dodatkowo życie utrudniał słaby dywizjon morski, który w praktyce gwarantował Niemcom, całkowite panowanie w powietrzu. Fatalny przebieg granicy skazywał niestety Pomorze na szybkie odcięcie od reszty kraju. Armia Pomorze pod dowództwem generała Władysława Bortnowskiego została zaatakowana z dwóch stron i szybko rozbita w pierwszych dniach września. Na skutek spóźnionych rozkazów nie udało się wprowadzić planu Worek, w którym Dywizjon Okrętów Podwodnych miał utworzyć osłonę na wypadek ataku na Półwysep Helski. Podobnie fiaskiem zakończyła się operacja Rurka. Jej celem było zaminowanie wód Zatoki Gdańskiej. Niestety ORP Gryf był atakowany 1 września przez Luftwaffe. Stracił dowódcę i nie był w stanie przeprowadzić zadania wobec braku osłony przeciwlotniczej. Kontradmirał Unruk wobec klęski problemów zdrowotnych jeszcze sprzed wojny doznał w pierwszych dniach inwazji silnego wstrząsu. Zdołał jednak przezwyciężyć ten kryzys. Kluczowe zadanie obrony rejonu Gdyni powierzone zostało pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi. Unruk, znany z surowości, potrafił jednak wczuć się w położenie załóg i podkomendnych, m.in. wydając zezwolenie na wejście atakowanego intensywnie i uszkodzonego ORP Ryś do portu w Helu 5 września. Załoga odpoczywała między portem wojennym a schronami amunicyjnymi. Jak sam zanotował, załoga była wyczerpana i upadła na duchu. Wobec silnych bombardowań wydał następnie rozkazy opuszczenia sektorów przez okręty podwodne i stopniowego oddalania się na północ. Wobec pogarszającego się stanu technicznego tych okrętów z powodu wybuchu bomb głębinowych i długich okresów przebywania w zanurzeniu konieczne było opuszczenie przez nie rejonu Helu. Starano się tam utrzymać jak najdłużej łączność radiową. Został wydany krótki rozkaz, dosyć nieskomplikowany, który brzmiał: próbować iść do Anglii, wchodzić o zmroku do Sundu, jeśli to niemożliwe, działać tak długo jak można, następnie iść do portu w Szwecji, meldować decyzję. Na ponawiane pytania dowódców okrętów, czy atakować napotkane niemieckie statki handlowe, co byłoby sprzeczne z konwencjami międzynarodowymi, Unruk zawsze dawał odpowiedź odmowną. Westerplatte broniło się do 7 września. 10 września niemieckie siły podeszły pod Wielką Wieś i tym samym odcięły Hel od lądu. 12 września pułkownik Dąbek nakazał oddziałom opuścić Gdynię, do której Niemcy wkroczyli dwa dni później. Dąbek wycofał się do Kępy Oksywskiej, gdzie toczyły się ciężkie walki aż do 19 września, kiedy polskie oddziały kapitulowały, walcząc zgodnie z rozkazem do ostateczności po uprzednim odebraniu sobie życia przez dowodzącego pułkownika Dąbka. Rejon umocniony Hel był od tego momentu ostatnim punktem oporu na wybrzeżu. Silny punkt obrony postawiła bateria imienia Laskowskiego, składająca się z 4 dział Boforsa kalibru 152 mm, wielokrotnie wizytowana przez dowódcę obrony wybrzeża podczas walk. W nocy z 27 na 28 września nadszedł telegram od generała Rumla, dowódcy Armii Warszawa, o kapitulacji stolicy,
który pozostawiał wolną rękę co do kontynuacji dalszej obrony. Wobec nasilujących się wypadków, pomniejszych buntów wśród wyczerpanych oddziałów oraz ludności cywilnej, Helu Unruk notował: opanowanie buntu, przynajmniej na pewien czas, jedynie było możliwe przez zastosowanie radykalnych środków. Trzeba było stosować terror, rozstrzeliwując kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi. Ale do tego nie chciałem dopuścić. Byłem przekonany, że tym fatalnego biegu wypadków nie zmienię, że natomiast rozstrzelanie własnych żołnierzy, w dużej mierze Kaszubów, zostanie wykorzystane w przyszłości przez nieprzyjacielską propagandę celem wywołania nienawiści Kaszubów do Polski. Jednym słowem, doszedłem do wniosku, że chwilowa korzyść nie stoi w racjonalnym stosunku do nieobliczalnej i długotrwałej szkody. Wobec bezcelowości dalszego oporu Józef Unruk podjął decyzję o kapitulacji, która nastąpiła 1 października 1939 roku, a weszła w życie dzień później. Hel bronił się do października. W rozkazie numer 28, wydanym tego dnia, zostało odnotowane to w ten sposób. W dniu dzisiejszym o godzinie 8 rano zwróciłem się przez radio do prowadzącego przeciwko nam działania wojenne admirała niemieckiego z prośbą zaprzestania walki i porozumienia się przez parlamentariuszy. Żołnierze w tej decydującej chwili, wzywam was do zachowania karności i spokoju oraz bezwzględnego wykonywania rozkazów waszych przełożonych. Rozkaz proszę odczytać przed frontem wszystkich oddziałów, dowódca floty Józef Unruk, kontradmirał. Kapitulacja wybawiła Niemców z wielkiego kłopotu, desantu na Hel. Był on konieczny, jeśli chcieliby uniknąć zdobywania półwysłu w tak wolnym tempie jak dotychczas. Podczas całego oblężenia posunęli się zaledwie od wielkiej wsi do Kuźnicy. W wyniku kapitulacji do niewoli poszło 2800 ludzi załogi oraz 52 oficerów. Niemiecka propaganda jednak zawyżała tę liczbę obrońców do około 4000. Dla kraju zaczynał się ciężki okres okupacji, a dla Józefa Unruga czas niewoli w obozach jenieckich. Po kapitulacji Helu Józef Unruk 6-letni okres niewoli spędził w obozach jenieckich Oflak B. Nienburg, to jest nieopodal granicy holenderskiej, później Szpital nad Drawą, to był Oflak 18C, Oflak 2C, Woldenberg, Dobiegniew, obecnie w województwie lubuskim, później Srebrna Góra na Dolnym Śląsku, Kolditz w Saksonii, później Lubeka i Murnau, to była Bawaria. Na temat postawy dowódcy zachowało się wiele relacji współtowarzyszy. Unruk budził prawdziwy respekt i władze obozowe okazywały mu szacunek, jednak stanowczo odmawiał podawania przedstawicielom władz obozowych ręki przy powitaniu i żegnaniu. Odmówił również rozmawiania w języku niemieckim, porozumiewał się przez cały czas wojny poprzez tłumacza lub w języku angielskim. Pod wieloma względami pozostał sobą dbając bardzo drobiazgowo o nienaganny wygląd oficera. Oficerowie marynarki wojennej w Wielkiej Brytanii przesyłali mu raz w roku nowy komplet umundurowania. Unruk pozostał też wierny zasadom dyscypliny. Sprzeciwiał się naturalnemu w warunkach obozowych brataniu się niezależnie od szarż. Odmówił również oferentom składanym przez Niemców wstąpienia w szeregi Kriegsmarine. Jego niezłomna postawa pozostawiła wysokie świadectwo osobistej godności i honoru. Obóz w Murnau został wyzwolony 25 kwietnia 1945 roku, po czym Unruk udał się do Londynu, gdzie objął funkcję pierwszego zastępcy szefa kierownictwa marynarki wojennej. Ponownie nawiązał współpracę z Jerzym Świrskim. Przez władze emigracyjne został mianowany do stopnia wiceadmirała 2 września 1946 oraz oznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po rozformowaniu polskiej marynarki wojennej na zachodzie osiadł początkowo w Maroku, jednak niekorzystny wpływ klimatu sprawił, że przeniósł się do Francji. Żyjąc bardzo skromnie w domu rencistów, pracował jako kierowca ciężarówki. W 1965 roku, z okazji 45-lecia zaślubin Polski z morzem, mówił: dziś nasze wybrzeże rozciąga się od Szczecina do Elbląga, tworząc dostęp do morza odpowiedni do zaplecza kraju, a pruski Gdańsk stał się nareszcie polskim miastem i portem. Trzeba było to wszystko wydobyć z gruzów wojennych, odbudować wszystkie porty, stworzyć na nowo zrujnowane stocznie, rozwijać przemysł krajowy dla potrzeb morskich, budować tonaż handlowy i okręty wojenne do jego obrony.
My wszyscy tutaj, na obczyźnie, śledzimy z zainteresowaniem i radością piękny rozwój budownictwa okrętów w kraju. Nie było nam dane brać udział w tych wysiłkach kontynuowania pracy przez nas rozpoczętej, od której nas oderwała wojna. Nigdy nie przyjął proponowanego obywatelstwa Republiki Francuskiej, zmarł 1 marca 1973 roku we Francji w wieku 88 lat. Pośmiertnie został awansowany na stopień admirała floty, a w 2018 roku szczątki Zofii i Józefa Unruga zostały sprowadzone do Polski i uroczyście pochowane na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. Moi drodzy, życzyłbym sobie i naszej armii dzisiaj takich oficerów, jakim był Józef Unruk. Myślę, że to, o czym się dowiedzieliście w tej części drugiej i ostatniej, której autorstwem jest Krzysiek, znany ze streamów jako Unruk87, jakby dokumentuje tutaj postawę admirała Unruga i myślę, że w polskiej historii ma zasłużone miejsce. Był to naprawdę fantastyczny człowiek, fantastyczna postać dla marynarki wojennej, dla polskiej w ogóle wojskowości, zasłużony również w dwudziestoleciu międzywojennym i bardzo zaangażowany w sprawy tutaj II Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o część historyczną, to moi drodzy, tyle. Ja was już zostawiam do końca z bitwą. Słyszymy się podczas jej podsumowania, a na ten moment, moi drodzy, do usłyszenia. J'ai besoin de données de reconnaissance. Boost des moteurs activés. Alerte incendie. Problème résolu, chef. Alerte incendie.
croiseur ennemi envoyé par le fond. Problème résolu, chef. Boost des moteurs désactivé. Alerte incendie. On a détruit un cuirassé. Problème résolu, chef. No i mam jeszcze krótkie podsumowanie bitwy. 227 tysięcy obrażeń, ponad 1 300 tysięcy sreberka zarobku. Mamy 6 fragów, mamy krakena, duży kaliber, wsparcie z tych najistotniejszych medali. No tu już jest dreadnought, podpalacz i tutaj medal za zestrzelenie samolotów. Zobaczcie, tych samolotów było zestrzelonych aż 72, także mocno te samoloty tu gdzieś kręciły się nad głową Litara. No i eks bazowy w tej bitwie wyniósł 3468. W tym materiale to tyle. Ja zapraszam oczywiście na kolejne i do usłyszenia.